Także proszę Państwa, po czym poznać katolicką zakonnicę na tamce? No po tym, że mówi dzień dobry i do widzenia. Zatrzymę miłosierdziem za prześladowanie. Złamać go, zdobyć dla Chrystusa. Ciekawe, nie? Po czym poznać katolicką zakonnicę na tamce? Zdawało się jej właśnie. Po tym, że ona mówi dzień dobry i do widzenia. Dzień dobry i do widzenia. Zbliżyła się więc do Chrystusa. Twarzą jak dym natchniona i poczęła mówić takie rzeczy, przez nie mówił głos jakiś inny. Chryspie, niech on zostanie między nami i my pozostaniemy z nim, dopóki Chrystus go nie uzdrowi. A stary prezbiter przywykły szukać we wszystkim tchnień Bożych, widząc jej egzaltację, pomyślał zaraz, że może mówi przez nią moc wyższa. I uląkłszy się w sercu, pochylił swą głowę. Niech się tak stanie, jak mówisz, rzekł. Na Winicjuszu, który przez cały czas nie spuszczał z niej oczu, to szybkie posłuszeństwo Kryspa uczyniło przejmujące wrażenie. Wydało mu się, że Ligia jest między chrześcijanami. Pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 23 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Radio Koncit. Pierwsze radio informacyjne. Radio Koncit. Tok FM. Jakie radio? Taka lista. 14.43. Bartosz Dąbrowski, jak zwykle o tej porze w piątek, witam w liście przebojów Radia Tok FM. Za nominowanie 288 tylko bezdomne zwierzęta są najlepsze, na proszę Państwa. Jacek Krawczyk, Piotr Maszczyk, Macie Jakubowskiego. Tok 5. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że Szumińska. Pierwsze miejsce wśród najbogatszych osób ma Dominika i Sebastian Kulczyk. 16,5 miliarda. Nasza kochana. Trzecie miejsce. To nie tylko Krynica Morska jest piękna, takich miejsc jest dużo, dużo więcej w całej Polsce. Przesyłajcie nam na adres cośładnego@zoteprzeboje.pl. Przepiękne zdjęcia, fantastyczne, te od Wojtka są niezwykłe. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. Wyspa Sobieszewska, tak? No, niedaleko, no można powiedzieć. Wojtek Moherowy, to nie. Walimy modły. Wojtek Moherowy to do rzeczy, niech się modli. Do papieża, do Matki Boskiej, to ja rozumiem, Wojtek. A tak nadużywać imię, proszę Państwa, katolickie. Po co to Moherowi robią? Coś kręcą, no to przecież chcesz odbić krótką piłeczkę. Widać, że kręcą. Radość tę mieszała mu tylko obawa, by nie stracić tego, co zyskał. Tak wielka, że gdy Lidia podała... Ja już dzisiaj w takim klasztorze byłam na tamce, że od razu mówię, po czym poznać katolicką zakonnicę. To może być cała seria dowcipów takich, ale z ciekawą puentą. No po tym poznać katolicką zakonnicę, że... A po jej ucieczce mówi dzień dobry i do widzenia. Za włosy włóczył do kubikulum, lub każe ją smagać. A tym Wojtkiem to niech wiesz, bo ja ją las. Henryk Sienkiewicz, a nie nas. Quo vadis. Quo vadis, bo trochę Quo vadisu. Troszeczkę tego było. Czytali Halina Łabonarska i Jerzy Zelnik. Proszę znaleźć. Do wysłuchania prezentacji najnowszego numeru Tygodnika Katolickiego Niedziela. Witam serdecznie i zapraszam do lektury najnowszego, 28 numeru Niedzieli.
Naczelna niedzieli Lidia Dudkiewicz wskazuje na komunistyczne źródła obecnych pomysłów eurokratów wobec Unii. Dla Europy bije dzwon, tak tytułuje swój edytorial. I kontynuuje swoją wypowiedź. Wszelkie znaki na niebie i na ziemi wołają o powrót starego kontynentu do swoich korzeni, do wartości, na których budowali wspólnotę europejską jej wspaniali założyciele. Lidia Dudkiewicz dla Europy bije dzwon. W Warszawie NATO, a Polska objęła właśnie kierownictwo Grupy Wyszehradzkiej. Nasza ojczyzna funkcjonuje na wysokich obrotach. Opozycja, chociaż sprawia wrażenie bezradnej, jest nadal niebezpieczna w swoim egoistycznym niszczeniu demokracji. Polska przejmuje przewodnictwo. Najnowsze wiadomości w niedzieli. Parlament Europejski na razie Polsce odpuścił, a opozycja zupełnie niemiłosierna i zacietrzewiona, a nienawiść niszczy samego nienawistnika. Parlament Europejski odłożył debatę w sprawie Polski. Najnowsze wiadomości w niedzieli. Mamy nadzieję, że opozycja... No bo w Polsce NATO to... ...przywódców NATO w Warszawie. Polska nie chce papierowego sojusznika, chce realnych gwarancji bezpieczeństwa, a nie udawania. Krygowanie dobre było za Platformę, a teraz Polska chce być państwem poważnym. Nie chce być traktowana protekcjonalnie, a chociażby przez Niemców, dla których niespełnioną miłością była i jest Rosja. Największe ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, a teraz największy szczyt NATO. Tak zdecydowane kroki Sojuszu nie podobają się Rosji, ale Polacy nie powinni się tym przejmować. Szczyt militarnego odstraszania, pisze Artur Stelmasiak. Polska chce się zbroić. Najlepiej rozwijając własny przemysł obronny. A wiemy, że zbrojeniówka to też koło zamachowe gospodarki. Broń musimy kupować, więc dlaczego nie naszej produkcji? Oferta dla zbrojeniówki, pisze Piotr Falkowski. Obrona terytorialna, piąty element sił zbrojnych. Zainteresowanie młodych Polaków obronnością dobrze o nich świadczy i jest nadzieją dla nas wszystkich. O szczegółach rekrutacji w Nowej Niedzieli. O tworzeniu obrony terytorialnej jako piątego elementu polskich sił zbrojnych z Arkadiuszem Czartoryskim rozmawia Wiesława Lewandowska. Obecność wojska w powiatach. Oczywiście karabiny i armaty nie są jedynym i najważniejszym gwarantem spokoju, ale przede wszystkim oręż polityczny. Dobrze pomyślana wspólnota narodów oparta o wspólny system wartości, a nie uregulowań prawnych, które nie mają ducha i za tak stanowione prawo kto chciałby przecież umierać. I o tym była mowa w auli niedzieli tuż po Brexicie. Kto z nami nie był, niech obejrzy sobie film z tego wydarzenia i przeczyta oczywiście niedzielny artykuł. Zamysł nad Europą, pisze Anna Cichobłazińska. Zainaugurowana przez rząd PiS i prezydenta Andrzeja Dudę nowa polityka historyczna sprzyja ostatecznej likwidacji skutków dziesięciolecia upokarzania Polaków w ramach tzw. pedagogiki wstydu, którą niejednokrotnie piętnował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Cała prawda o mordach Żydów w Jedwabnem i Kielcach. Musimy o tym pisać, aby inni nie zrobili to za nas i nie stwarzali fałszywych faktów, oskarżając Polaków w imię tych czy innych interesów, w imię prawdy o Jedwabnem i Kielcach, pisze Jerzy Robert Nowak. Antybiotyki przestają być skuteczne, a ozon i tlen mogą stać się współczesnym lekiem na bardzo wiele chorób. Niedokrwienie serca, choroby wątroby, zapalenie jelit, wrzody żołądka, przerost prostaty, udar mózgu, Parkinson, stwardnienia rozsiane, przedwczesny uwiąd, starczy, reumatyzm, trądzik. Profesor Francini mówi o terapii, która może być nadzieją dla wielu osób. Warto się o niej dowiedzieć, czytając artykuł w niedzieli. Odkryć ozon i ozonoterapię. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże. Prezentację niedzieli przygotował Marian Florek. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią honorowego redaktora naczelnego księdza Infuata Ireneusza Skubisia. Polska wymaga szacunku. Poseł Stefan Niesiołowski, przemawiający w imieniu opozycji, pokazał klasę, ale klasę bezeceństwa. W czasie, gdy zbliża się szczyt NATO, gdy do Polski zjeżdżają najważniejsze osobistości świata, m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych, wtedy to polska opozycja, w cudzysłowie, urządza karczemną awanturę. I w dodatku ministrowi, który odgrywa w tym spotkaniu zasadniczą i ważną rolę. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy na jakimś spotkaniu, na przykład na weselu,
gdzie odbywają się gody małżeńskie i nagle ktoś pannie młodej lub panu młodemu urządza obrzydliwą awanturę. Nikt nie pochwali takiego wyczynu. To coś brutalnego, brzydkiego. Jest to wyrazem obskuranstwa. I oto jesteśmy w Polsce świadkami bardzo brzydkiego wydarzenia. Z jednej strony doprowadzono do wydarzenia o światowym znaczeniu. Chodzi o bezpieczeństwo, o pokój na świecie, bo trzeba go ratować. Chodzi o to, żeby diabelskie siły nie spowodowały zniszczenia Ziemi, co w dzisiejszej epoce zagrożenia atomowego jest możliwe. I wiemy, jakie zagrożenia płyną tuż za naszej wschodniej granicy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, co dzieje się m.in. na Ukrainie czy w Syrii. Ile zła dzieje się na świecie. Zabijanych jest tysiące ludzi. Niestety człowiek morduje człowieka. Zbrodnia Kainowa ma się dobrze na świecie. W związku z tym mamy ogromne problemy z uchodźcami, którzy uciekają z krajów ogarniętych wojną. Nigdy bardziej niż obecnie powinna przyświecać wszystkim ludziom dobrej woli idea solidarności. To idea braterstwa, połączenia wszystkich sił, żeby uratować pokój i bezpieczeństwo na świecie. W tym także chodzi o pokój dla Polski i Polaków, o pokój w Europie. Myślę, że Polska ma bardzo poważny atut do tego, żeby bronić pokoju. Byliśmy krajem, który został zaatakowany w 1939 roku jako pierwszy. Zbrodniarz i ludobójca Hitler napadł na Polskę, a potem wkorował mu drugi zbrodniarz i bandyta Józef Stalin. Znaleźliśmy się w ogniu straszliwych przypadków. Ich już nie ma i sąd boski ich już dotknął. Ale uważamy, że ciągle rodzą się następcy Kaina, a mordercy i zabójcy mają w rękach wielkie siły, by zniszczyć część ludzkości. Pałac Stalina i Lenina, ale teraz póki co, no to jest taka zagadka, po czym na tamce poznać katolicką zakonnicę. Po tym, że ona mówi dzień dobry i do widzenia. Czy to by była moja siostra, czy to byłaby nie moja siostra? No jak na zakonnicę przystało, to raczej nie. Ale moja siostra, to by, gdyby miała być tą zakonnicą, to moja siostra by nie mówiła raczej dzień dobry i do widzenia. Chyba, że do takich, co z ulicy przyszli. A skąd się to wszystko wzięła, mówi zakonnica. A skąd to się wzięło? Na pytania, a także ich rodziny. Może niektórzy nawet słuchają tej wypowiedzi. Niech się zastanowią, czy wolno w takim czasie, gdy świat myśli o pokoju i o bezpieczeństwie, dokonywać rzeczy haniebnych. Jakże inaczej nazwać działania, które podjęła podjęła polska opozycja. W stolicy naszej będą odbywać się jakieś zgody świata. Do zgody to dążenie do zgody, do jedności, do braterstwa i solidarności. I w takiej chwili PO i jej sojusznicy podejmują atak na ministra obrony narodowej. Nie tak dawno miałem okazję powiedzieć panu ministrowi Macierewiczowi, że dziś już nikt nie pyta, dlaczego pan Macierewicz jest ministrem obrony narodowej. Oto pan minister ma bardzo dobre notowania, ma osiągnięcia, jest człowiekiem zdecydowanym, klarownym, znakomitym patriotą i wykazuje ogromne chęci, by zabezpieczyć pokój w naszym kraju, o bezpieczeństwo obywateli oraz zabezpieczenie naszych granic. Byliśmy świadkami przedziwnych działań, także tych, które świadczyły, jak interes niepolski odgrywał ogromną rolę w przeróżnych transakcjach, zabiegach podczas rządów pod koalicji PO-PSL. I naród wybrał inną opcję, wybrał PiS, bo Polacy zrozumieli, że potrzeba dobrej zmiany. Zauważamy dużą różnicę między tym, co mieliśmy do niedawna. Zauważamy wielką troskę o narodowy interes, o lepsze warunki. Widzimy starania o dobro obywateli, chociażby program 500+, czy Mieszkanie+. To są rzeczy, które wskazują na to, że obecnie rządzącej partii zależy na Polsce i Polakach. To partia na wskroś patriotyczna, prawdziwie chrześcijańska. Trzeba to wziąć pod uwagę. Rząd ma sporo trudności, nie jest łatwo sprostać oczekiwaniom wszystkich. Nie ma też dużego doświadczenia i brakuje zaplecza medialnego. Nie dysponuje dziennikarzami, jak to było w poprzedniej koalicji, gdzie przedstawiciele mediów sprzyjali rządzącym, bo nie robili tego za darmo. Dzisiaj na te cele jest o wiele mniej funduszy.
dlatego niektóre media pozostawiają dużo do życzenia. Na wszystko przyjdzie czas. Przyjdą nowi ludzie, którzy będą umieli przedstawiać rzeczywistość w sposób dokładny. Pojawią się na pewno nowe sposoby podejmowania decyzji. Nie obejdzie się bez trudności. Biorąc razem, trzeba zauważyć choćby znakomite wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. On chce budować polski dom, budować prawdziwie dobre społeczeństwo obywatelskie i prawdziwą demokrację. Nie chcielibyśmy żyć filozofii pozoru, bo taką przyjęły poprzednie rządy. Niestety Polska nie jest zieloną wyspą, jak obiecywał pewien ważny człowiek w Europie. Polska ma swoje kłopoty, ma swoich wrogów i to niekiedy takich, którzy przez różne działania skolonializowali nasz kraj. Dzisiaj trzeba się wyzwalać z kolonializmu, wyzwalać Polskę, by stała się ojczyzną wszystkich Polaków. Nie możemy dopuszczać do tego, by Polacy uciekali z ojczyzny, by młodzi lekarze, inżynierowie, naukowcy szukali pracy gdzie indziej. Tutaj jest dla nich miejsce. Gdy zauważamy działania odśrodkowe, które dzieją się na naszych oczach, musimy nabierać mądrości, zastanawiać się nad nękającymi nas problemami. Musimy zauważać, że gdy przyjdą nowe wybory, trzeba ich dokonać w sposób słuszny i mieć na uwadze wszystko, co ma służyć dobru wszystkich. Dzisiejszy prawdziwy patriotyzm musi być nowoczesny, oparty na ludziach uczciwych i prawego sumienia. Wyraża się on w szacunku dla wartości chrześcijańskich, tych, które płyną z Ewangelii i z uznania dekalogu w życiu. Jeżeli będziemy umieli być ludźmi wiary i prawdziwego patriotyzmu, to obronimy Polskę i wszystko, co jest wartościowe i dobre. Dlatego nie słuchajmy filozofii pozorantów, różnych kodowców, którzy umieją urządzać uliczne manifestacje. Wewnątrz mają swoje ukryte zamiary polityczne, które nie są godne nazwania patriotycznych i dobrych dla Polski. Trzeba wyrazić ogromne oburzenie dla tego, co stało się w polskim Sejmie. Należy wyrazić dezaprobatę dla działań, które sprzyjają wrogom Polski i całemu światu dają jak najgorszy obraz polskiego życia politycznego. Polska to wielki i piękny kraj o bogatej kulturze i przeszłości. Musimy mieć to na uwadze, gdy wypowiadamy się publicznie, a gdy odbywają się wydarzenia o randze międzynarodowej, tym bardziej powinniśmy wykazać się kulturą, szacunkiem i wzajemną solidarnością i życzliwością. Brońmy się przed arogancją, brzydotą i wszystkim, co szpeci nasze dobre imię. Polska zasługuje na szacunek i trzeba o niego zadbać, zwłaszcza wtedy, gdy patrzy na nas cały świat. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie z niedzielą. Zapraszamy młodych widzów i radiosłuchaczy na audycje przygotowane z myślą o Was. W telewizji Trwam o godzinie 18.15 Westerplatz dla młodych, w Radiu Maryja o godzinie 21.30 Czas Wzrastania. Dziś podejmiemy temat z Chrystusem w poszukiwaniu człowieka. W studiu telewizyjnym i radiowym z młodzieżą należącą do Stowarzyszenia Wędka mówić będziemy o samotności, poszukiwaniu z Chrystusem człowieka, a także o samym stowarzyszeniu. Pamiętajcie, 18.15 Telewizja Trwam, 21.30 Radio Maryja. Czekamy na Was. Jest godzina 15. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W godzinie Bożego Miłosierdzia wszystkich naszych radiosłuchaczy zapraszamy do wspólnej modlitwy. Na początku wysłuchajmy fragmentu z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. W tych rekolekcjach dał mi Pan światło głębszego poznania woli swojej i zarazem całkowitego zdania się na tę świętą wolę Boga. To światło utwierdziło mnie w głębokim spokoju,
dając mi zrozumienie, że niczego się lękać nie powinnam, prócz grzechu. Cokolwiek na mnie Bóg dopuści, przyjmuję z całkowitym poddaniem się Jego świętej woli. Gdziekolwiek mnie postawi, będę się starała wiernie spełnić Jego świętą wolę i wszelkie upodobania Jego, o ile tylko będzie w mej mocy. Chociażby ta wola Boża była dla mnie jak wola Ojca Niebieskiego względem Syna swego, modlącego się w ogrodzie oliwnym, ciężka i twarda. Otóż spostrzegłam, że jeżeli wola Ojca Niebieskiego w ten sposób pełni się w najmilszym Synu Jego, to właśnie w ten sposób spełniać się będzie i w nas cierpienia, prześladowania, zniewagi, hańba. Przez to wszystko upodabnia się dusza moja do Jezusa. A im większe cierpienia, tym spostrzegam, że upodabniam się do Jezusa. To jest najpewniejsza droga. Gdyby inna droga była lepszą, wskazałby ją Jezus. Cierpienia wcale nie odbierają mi spokoju. Tak z drugiej strony, choć cieszę się głębokim spokojem, to jednak ten głęboki spokój nie zaciera mi wrażenia cierpień. Choć twarz mam nieraz pochyloną ku ziemi i łzy płyną obficie, to jednak w tej chwili dusza moja napawa się głębokim spokojem i szczęściem. Pragnę się ukryć w Twym najmiłosierniejszym sercu, jak kropla rosy w kielichu. Zamknij mnie w tym kielichu przed mrozem świata tego. Nikt nie pojmie szczęścia mojego, w jakim się rozkoszuje serce moje w ukryciu, sam na sam z Bogiem. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. W Ewangelii Świętego Łukasza czytamy: gdy przyszli na miejsce zwane Czaszka, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. Jeden ze złoczyńców urągał Mu, lecz drugi, karcąc Go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Jezu najmiłosierniejszy, w godzinie Twego konania duchem jesteśmy na Golgocie, u stóp krzyża.
Stajemy obok twojej matki, pobożnych niewiast, ucznia Jana. Rozważamy twoją mękę i miłosierdzie, jakie okazałeś Łotrowi i jakie w ciągu wieków okazujesz wszystkim ludziom, zwłaszcza grzesznikom. Dziękujemy ci. Także krzyża jak krzyża, ale pala to na pewno. I widzicie państwo, ten opis biblijny jest do bólu szczery, do bólu prawdziwy. Tak mogło być. I tak było. Kiedy, proszę państwa, hołota cała prowadzi człowieka i go popycha, no to właśnie to tak wyglądało. Że pal na plecach niósł, nie mógł tego dźwigać do końca, udźwignąć, bo to kto to, co to krowa? No, także proszę państwa, tam ktoś, Szymon mu pomógł, dobrze. Proszę państwa, ale ludzie zrobili z tego pala kult. Kult, no. Przecież gdyby twojego ojca zabili rewolwerem, to co? Byś ten rewolwer powiesił na ścianie, całowałbyś to? Czcił? No chyba nie. Narzędzie zbrodni, narzędzie tortur. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Dobrze, no i dalej. Dni młodzieży w kraju. Głosowanie, co cały Brexit pokazał, to ogromne podziały w tym społeczeństwie i między innymi podziały między siema miastem, czyli dużymi metropoliami, a mniejszymi ośrodkami, no i tutaj może takich na... Polskie Radio. Po 16.30 chwasty. Co można przyrządzić z chwastów? Dowiemy się od Marty Kwiatek oraz pana Kwiatka. Po 17.00 rzeźbiarz Mieczysław Maria Andrzej Skarżyński opowie nam o swojej pasji. Rzeźbiarz, który na tworzywo obrał sobie korę. Po 17.30 Piotr Wróbel z Centrum Nauki Kopernik opowie nam o segregacji śmieci, a to w kontekście pewnego warsztatu, który się w Centrum Kopernika odbywa właśnie. Ale posłuchajcie państwo muzyki, a za chwilę Witka. Muzyki, muzyki, nie muzyki, tylko muzyki. Bądźmy kulturalni. Znajmy swój język polski, bo to wstyd go nie znać.